10 kun. No, 10 kun. Bo cię wypierzemy zaraz. Wybrać cię. No tam jest suszareczka. Tutaj mamy praleczkę. 25 kun. 15 zł za pranie w Makarskiej. W Makarskiej. Prania w Makarskiej. Laundry coś tam. O, Laundry Land. W Makarskiej. Pralnia, suszarka nowiutka, elegancka. Można sobie kawkę zrobić. Czekając na pranie. Nawet rozmieniarka. Ja piernikam. Przy głównej ulicy. Elegancko, czyściutko, pachnąco. Makarska. Mekka Polaków. Oj, wiatr jeszcze, bo jest dopiero 20 maj. Jeszcze wieje. Wow, ale dziwne miejsce. Kurde, tutaj rozszalałe morze. A tu taki caves. Taka jaskinia. Wow, strach tu chodzić. Mi się tu coś nie zawaliło. Ale tyle lat stoi. To chyba jeszcze minutę wytrzyma, co? Ja pierdziele, co tu jest? Masakra. Ale hit. Wow. Ale hitar. Schodki. Takie trochę nieciekawe. W powietrzu. Wow. Wow. Ale ściana. Grubo, co? Tam poszłyście aż? Jacie. Ale mamy ciekawe miejsca w Polsce. Eleganckie ścieżki rowerowe, nie Dorka? Superancko się jedzie. Szczególnie z takimi trekkingowymi rowerkami. Szczególnie pod górę. Można wypróbować trochę swoje mięśnie, siły. O, ale tutaj ten, się ciepło zrobiło. Kurde, nie ma wiatru w tym takim wąwozie. Jest bardzo gorąco. A my kurtki zimowe, bo przecież jak się wyjedzie poza wąwóz, to już wieje jak szalone. Można się zgrzać pod tą górkę. Ale drepta. Dorka, dawaj. Masz za małą przerzutkę. Musisz sobie dać cięższą. Ale piękna droga. Kurde, jak nie w Polsce. Szkoda, że więcej takich nie ma. Może są, tylko w sumie trzeba znaleźć. Trzeba się o nich dowiedzieć. Trzeba je odkryć. Zachęcamy kupić sobie rowery i pośmigać trochę po takich terenach. Mamy części. Tam
części, dwie bardzo ważne części. Montujemy. Ładnie. Tutaj. Wydamy. Rowery ciężkie. Nie mamy doświadczenia jeszcze za dużo z montowaniem rowerów, ani z przewożeniem ich, ani w ogóle z bagażnikami na rowery, ale zdecydowaliśmy się takim bagażnikiem na hak, bo mamy hak, no to go wykorzystamy. Jak macie jakieś inne doświadczenia, możecie coś polecić, jakieś fajne sprzęty pokazać, żebyśmy na przyszłość wiedzieli, na co warto zwracać uwagę przy przewożeniu rowerów. Kurde, teraz założyłem to. Na szczęście nie trwa to długo montaż, więc można je transportować. 5 minut i mamy rowery załadowane. Trochę to tak podczas jazdy się wydaje, jakby się miało przewrócić, ale jakoś to jest. Uchwyt z dobrej firmy to może nie zawiedzie. Okay, all right. Już mamy prawie rowerki zamocowane. Seczek. Jakby się ktoś zastanawiał, jak to wygląda, no to już mniej więcej wie, jak się montuje. Oła. I jak to wygląda. No, wystarczy. Czuło? O, umocowane, tu umocowane. Powinno być dobrze. Powinno być dobrze, światła rozsunięte, bo można je tak, o, podobno do przewozu mają być rozsunięte. Magazyn zamontowany, a jeszcze jest taka fajna funkcja, że jak się staje tu, robimy kombi, to można sobie odsunąć. Jedziemy na kolejne tereny. Wow, ale wysoko. Wow, ale fajne miejsce. Co tam? Hej. Idziemy tu zobaczyć? No chodź, jeszcze się przejdziemy. Chodźcie. No. No chodź. Co tam? Fajne miejsce dla zakochanych. Wow. Skąd wiesz, że tu jest miejsce dla zakochanych? Ja cię. Ale kłódki. Ale ładnie. Ulala.
Wow. Brakuje trochę słonka, nie? Kolory byłyby ładniejsze. Tutaj ile jest kłódek? Ja cię, Emi, chodź zobaczysz ile tutaj jest kłódek dla zakochanych. To co to za pomnik? Tutaj jest kłódek. O! Skąd to się wzięło? 2019 Polska. 2020. Patrz, ile tu jest kłódek. Jacia, jakie tu są widoki. No to sobie ktoś tu przywieszał, no. Wow. Wow, no, tam jest fajnie. No tam jest auto, no, na wprost. Tylko szkoda, że na godzinkę wzięliśmy tylko parkomat. O, bo tutaj patrz, on też trzyma klucz jakiś. Chyba do tych kłódek wszystkich. No. Coś tu jest. Ale czat. Piękna zatoka. Gdzie idziecie? Na ławkę? Wow. Ładnie. Ciekawe co tam jest. Nad wodą. Jakieś takie wejście było. Do jakiejś jaskini. Jak tam się siedzi? Fajnie. Emka, jak się siedzi? No. Góry ekstra, co? Ekstra góry. Ekstra makarska. No, wysoko tam nawet w górach, nie? Są fajne. Chciałabyś tam mieszkać w górach? Na szczycie tej góry? Ja cię. No, niby nad morzem, a tak daleko, nie? No, ci co tam u góry mieszkają, to też. Rowerki przede wszystkim mają jeszcze zapięcia takie tutaj, żeby ktoś nam nie ukradł, więc możemy zostawić gdzieś pod sklepem. I tam jeszcze też jest zamknięcie takie, o, na kluczyk, które też zabezpiecza przed ściągnięciem bagażnika, jakby co. Tylko pamiętajcie, że trzeba jeszcze mieć tablicę tutaj właśnie. Zapomniałem tą tablicę sobie wyrobić, kurde. Dobra, muszę się jeszcze zgłosić po duplikat tablicy. No i tak to wygląda. Bardzo ważną zaletą takiego uchwytu na rowery bagażnika jest to, że przynajmniej ten na 3 rowery mieści się do bagażnika. Można go w ciągu minuty zdemontować z samochodu. A jeszcze, tak? Jeszcze prąd. Kostka jest na chyba, nie wiem, 7 czy 8 pinów,
taka, o, pokaż, jak wygląda tutaj kostka. Tak wygląda kostka, ale ja mam 13 pinów i wszystko pasuje. Teraz co? Podnosimy tu rafciach. Tu tam, tak? O! A, nie, złożysz tego. A, o, mieści się elegancko w bagażniku. To jest bardzo fajna sprawa. Teraz możemy jeszcze tylko schować hak, żeby nie przeszkadzało i będzie jak nowe. No bo tak się schowa bagażnik na rowery w bagażniku samochodu i jest odpowiedni. No. Kolejne ciekawe zejście. Okej, sprawdźmy, gdzie prowadzi. Dziewczyny dużo niżej już. O, co, już zmęczone? Że na ławeczce przerwa? No. Fajne schody. Fajne zejście. Kto to zejście znalazł? Emma? No, ciekawe. Makarska 2021. Bezproblemowo, wam powiem, bezproblemowo. Wystarczy zrobić testy i można spokojnie przyjeżdżać. Oczywiście zaszczepionym też można być i bez problemu wtedy bez testów. O Jezu, pół ekranu moim palcem zasłaniałem, bo nie patrzyłem. Jak to się wydarzyło? Co to tam jest? Tutaj jedna strona, można pospacerować elegancko przy morzu. I jeszcze tam coś fajnego jest. Zagospodarowane. Co tam macie? Nad urwiskiem? No stoi sobie tam w krzakach na dole. Co to jest? Święty Peter, czy nie wiem, co to było. I góry, i morze, i takie właśnie rzeczy. Koniec! Ściana! Wow! No to wracamy. A wy co, jeszcze niżej? Jeszcze niżej? Da się? Ja cię. Trzeba patrzeć pod nogi. Wąsko, ale się da. Wow. O, tu sobie pani siedzi. Na ławeczce. Ulela. Takie buty. Krzoki jak nic.